Lekarze z Gliwickiego Centrum Onkologii mają na swoim koncie wiele sukcesów. Sukcesów niezwykłych, bo związanych z pomocą ludziom. O takich operacjach jak przeszczep twarzy czy narządów szyi mówił cały świat. Pracę cudotwórców z Gliwic doceniają wybitni światowi specjaliści. Adam's team, the level is really, really high. Face transplantation, that is really a major advance that this can actually be done and done successfully with good outcomes. W piątek i sobotę w Instytucie Onkologii odbywa się Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Rekonstrukcyjnej. To wyjątkowe spotkanie chirurgów organizowane po raz pierwszy w Polsce. Bierze w nim udział około 200 lekarzy z kraju i z zagranicy. Sympozjum towarzyszy promocja książki o sztuce chirurgii rekonstrukcyjnej, której autorami są członkowie zespołu Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach. Książka jest oparta wyłącznie na naszym materiale. Dzięki pracy całego zespołu poszczególne regiony anatomiczne tworzą kolejne rozdziały, gdzie opisywane są poszczególne rekonstrukcje, ich zalety, wady, możliwości, prezentowane są przypadki. Specjaliści z całego świata spotkali się w Gliwicach i bardzo chwalili dokonania naszych lekarzy. Przypomnijmy, że lekarze z gliwickiej onkologii wykonali już ponad 5 tysięcy operacji chirurgicznych i mikronaczyniowych, dzięki którym pacjenci mogli wrócić do normalnego życia. Dzięki grantom naukowym, dzięki temu, że jesteśmy ośrodkiem naukowo-badawczym, stać nas było i mogliśmy dzięki kontaktom osobistym, przede wszystkim kontaktom osobistym, rozpocząć szkolenie naszych kolegów, którzy no, po kilku latach, można powiedzieć, podjęli te zabiegi samodzielnie od nas i stworzyli zespół i ośrodek, który jest chyba najlepszym ośrodkiem w Polsce. Technologia jest rzeczą dodatkową. Nie zawsze konieczną, nie zawsze korzystną. Ze wszystkich tych nowinek, które wchodzą na co roku na rynek, myślę, że około 5% rzeczywiście sprawdza się i pozostaje w rękach chirurga. Dalej, myślę, to nie jest moje tylko zdanie, ale wszystkich tu obecnych, tą podstawą jest chirurg, jego umiejętności, doświadczenie i przede wszystkim zespół, praca tego zespołu jako całości.